Krzysztof Sadowski, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wideokastu, który oczywiście poświęcony jest wydawaniu unijnych funduszy tutaj u nas w Wielkopolsce. Nowy odcinek, nowi goście. Są z nami Mikołaj Małaczyński z firmy Legimi. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nasze zaproszenie przyjął też Karol Owczarek z firmy Usługi Koncesjonowane, projekt HelpPoint z Konina. Dzień dobry. Panowie, lubię takie rozmowy, bo to są rozmowy o firmach z pomysłem, o startupach, które już mają swoje miejsce na rynku. Zacznijmy od firmy Legimi. Jak to u was było? Pomysł? Tak, właśnie pomysł. W Poznaniu. Mhm. W Poznaniu, w głowach studentów Politechniki Poznańskiej, przy wsparciu funduszu Venture Capital powstały pierwsze szkice projektu, tak zwane MVP, czyli minimalna wersja produktu. Ten produkt odbiega od tego, czym jest dzisiaj. Dzisiaj Legimi to cyfrowa biblioteka, jedna z największych platform tego typu w Polsce i notowana na giełdzie spółka. Natomiast początkowo była to księgarnia internetowa z e-bookami, audiobookami, z czytnikami książek elektronicznych, stawiająca na taką hipotezę, że skoro pojawił się elektroniczny papier, to nastąpi wysyp również czytelników, czytelnictwa. Prorocza myśl. No taka bardzo trudno tutaj o proroctwo, to po prostu powiązanie kilku prostych faktów. Wydarzyło się to w innych krajach. Niemniej okazało się, że ścieżka od pomysłu do realizacji była bardzo wyboista, ponieważ katalizatorem rozwoju takiej platformy jest dostępność oferty książek. Pierwsze targi, na których się pojawiliśmy i zaczepiający nas czytelnicy, a czy jest taki tytuł, a czy inny, mieliśmy 600 książek w ofercie, dzisiaj jest 250 tysięcy. Więc no, duży przeskok, ale i też sporo inwestycji w technologię, w zespół. Sporo nowych hipotez rynkowych, które wprowadzaliśmy na rynek. Współpraca z bibliotekami publicznymi, współpraca z firmami jako benefit pracowniczy Legimi dzisiaj jest popularną usługą. Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko zaczęło się gdzieś na Polibudzie, w akademiku, paru kumpli usiadło, podumało i wymyśliło? Prawie. Różnica jest między tym, co mówisz, a rzeczywistością jest tylko w tym, że my jako zespół, ten inicjujący Legimi, jako zespół założycieli, realizowaliśmy inne projekty wcześniej, konkursowe. Politechnika Poznańska słynie z takiego indywidualnego toku studiów dla studentów realizujących projekty. My się w ten sposób poznaliśmy, sprawdziliśmy, uwierzyliśmy w swoje siły i to przyciągnęło inwestora, bo nie jest tajemnicą, że inwestorzy czasem nie inwestują w konkretne firmy, tylko w ludzi i rynek. A co wyjdzie? No właśnie, to do tego są potrzebne środki, fundusze, żeby sprawdzać na żywym organizmie te właśnie hipotezy rynkowe, te tak zwane MVP, czyli te proste wersje produktu, które już potem zaczynają jakoś pracować, zaczynają udowadniać, że to nie jest obok potrzeby rynkowej, że użytkownicy zaczynają głosować pieniędzmi. To są właśnie te rzeczy, które się testuje na rynku. Mieliśmy też doświadczenie akademickie, wyjazdy zagraniczne, stypendia, więc ten taki, nazwałbym to background badawczy, naukowo-badawczy czy badawczo-rozwojowy był. I to też się bardzo przydaje w przemyśle, ponieważ pokazuje, że żeby odkryć rynek, trzeba sporo liczyć, sporo hipotez weryfikować danymi. Nie chcemy być gospodarką copycatów, tak? Klonów zagranicznych sukcesów, tylko też chcemy odkrywać swoją drogę. W Legimi jest dużo różnic między alternatywnymi rozwiązaniami dostępnymi na zagranicznych rynkach. Na przykład synchrobooki, czyli rozwiązanie polegające na połączeniu e-booka z audiobookiem, tak że można płynnie się przełączać między formatami. Czytanie w chmurze, przełączanie między jednym a drugim urządzeniem płynnie tak, żeby książka była w tym samym miejscu. Przykładowo technologiczne różne innowacje polegające na włączeniu urządzeń, między innymi amerykańskiego Amazon Kindle do naszej platformy, co też nie jest popularne nigdzie za granicą w firmach trzecich, czy poza Amazonem. Karola, powiedz mi, jak to było w twoim przypadku, HelpPoint, co to jest, cóż to takiego? Co do zasady, samo urządzenie to jest wielozadaniowe urządzenie wyposażone specjalistycznie w zależności od miejsca zlokalizowania, czyli czy to zakład
czy port lotniczy, czy galeria handlowa. Urządzenie łączy kilka istotnych funkcji związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem. Od prawie 30 lat zajmuję się bezpieczeństwem zawodowo. Jest to wynik doświadczeń zarówno zawodowych, jak i prywatnych, bo gdzieś tam jedną z moich pasji jest bieganie. Biegając w różnych częściach Europy czy poza nią, zwracało uwagę moją to, że bardzo często incydenty, do których dochodzi, zagrożenia jednostek osobowych, dzieją się jednak przy udziale innych osób i brakuje nie tylko kwalifikowanego sprzętu, ale przede wszystkim kogoś, kto mógłby zdalnie poinstruować bądź wesprzeć działania tu i na miejscu. Mhm. Połączyłeś te kropki i wyszło? Co wyszło? To raz, tak, połączenie tych kropek, te doświadczenia, które związane były z naszą branżą, czyli z dostarczaniem takich produktów jak ochrona, jak monitoring, jak kamery, jak systemy zabezpieczeń, reakcja na nie, bo od wielu lat zajmujemy się pracując w strukturach SUFO, czyli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, gdzie ten poziom pozwalał na zweryfikowanie potrzeb tego produktu. Jakby wpisało się to też w dynamikę czasów i zagrożeń, jakie się pojawiły nie tylko w Europie, ale w całym świecie, jak i również braki osobowe, czyli kilka czynników, które zadziałały wspólnie też w tym czasie. Powiemy, jakie problemy w większości krajów borykamy się ze specjalistyczną kadrą, z dojazdem na przykład do klienta, korki, aglomeracje miejskie, które nie zawsze pozwalają na zminimalizowanie tego czasu na reakcję. Mamy też centralizację sporą, jeśli chodzi o zakłady pracy, właśnie porty lotnicze, miejsca, w których przebywają duże ilości jednostek osobowych. Ale samo urządzenie, jak ono wygląda? Co w nim jest zamontowane? Samo urządzenie można by przybliżyć do szaf wolnostojących. Mamy 4 takie podstawowe produkty, jeśli chodzi o wielkość, bo tutaj generalnie wielkość tego urządzenia determinuje, który z nich wybieramy i lokalizację. W urządzeniu znajdują się monitory, z którymi możemy dwutorowo prowadzić próby czy działania związane z interwencją medyczną, nie tylko, bo to urządzenie prócz tego, że pozwala na zachowanie tego dwukierunkowego toru rozmowy, czyli my widzimy operatora, operator widzi nas. Czujemy się też bezpiecznie, tak, prawda? Ktoś nas chwycił za rękę wirtualnie i prowadzi. Mówi, zrób to, to i tamto, wtedy pomożesz. Przede wszystkim, będąc też uczestnikiem wielu kursów, na przykład szkoleń przedmedycznych, zauważyłem, że one bardzo szybko uciekają z naszej świadomości. Że przychodzi zagrożenie, emocje i my tak naprawdę nie potrafimy zrobić podstawowych rzeczy. Uciekają nam po prostu z pamięci w natłoku informacji. To pozwala mieć takiego wirtualnego anioła stróża, osobę, która nam doradzi, powie, jak podjąć dane działania przedmedyczne, co w bardzo dużym stopniu wpływa na wysokość współczynnik śmiertelności. Bo bardzo często widzimy, że te osoby mogłyby przeżyć. Dane zdarzenie mogłoby się zakończyć mniej tragicznie, gdybyśmy mieli chociażby minimalną wiedzę praktycznie zastosowaną, a co za tym idzie też sprzęt, więc urządzenie samo w sobie zawiera też zdalnie sterowane boksy, którymi dyspozytor może zadysponować daną jednostkę sprzętową. Czy to jest aparat tlenowy, czy to będzie insulina, czy to będzie adrenalina WZW, w zależności od potrzeb, od zainteresowania ekstety. Urządzenie też zmodernizowaliśmy, bo jakby odpowiedzieliśmy na potrzeby ekonomiczne, czyli dodatkowy monitor, który zawiera możliwości reklamy, informacji turystycznej, czyli pozwala na samowystarczalność finansową. No to jest dość istotne. Sama fakt tego, że urządzenie jest skamerowane, czyli zmonitorowane, daje też ten walor bezpieczeństwa danego w danym punkcie, bo jednak mamy dodatkowy punkt monitoringu na w mapie miasta. I praca, którą teraz ostatnie miesiące gdzieś prowadzę w kierunku pozyskania rozwiązania opartego na zdalnie sterowanym urządzeniu, które pozwoli na większy zasięg, jeśli chodzi o weryfikację danego miejsca, tak, z użyciem zdalnie sterowanych urządzeń. Słuchajcie, powiedzcie mi, w tym, co zrobiliście, w tym, co robicie, jaka była rola funduszy europejskich w przypadku Legimi, to jest 670 tysięcy złotych, w przypadku HelpPoint
również prawie 700 tysięcy złotych. Mikołaj, gdyby nie ta kasa, to co? Bo korzystacie teraz z tych pieniędzy, z tych funduszy, całymi garściami czerpiecie, ale na początku to był taki impuls? Ja bym powiedział, gdyby nie te fundusze, prawdopodobnie Legimi by dzisiaj nie było. Ponieważ, tak jak wspomniałem, zbudowanie tych wczesnych wersji produktu i weryfikowanie ich na rynku odbywało się w czasach, kiedy nie było popularnego jeszcze finansowania typu seed capital czy venture capital. Owszem, otrzymaliśmy wsparcie od funduszy, natomiast no, w żaden sposób nie można tego porównać z finansowaniem dostępnym dla spółek technologicznych w tej branży, w tej kategorii. To byłeś, ja tak trochę wiesz, wyobrażam sobie tych młodych studentów, mają pomysł, nie mają kasy, to jest tak. Oczywiste, bo rodzina też nie zawsze może wesprzeć. Inwestorzy zastanawiają się, kręcą nosem, bo to nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Banki mówią absolutnie nie i nagle pojawiają się te fundusze. Ja bym powiedział, że nawet nie tyle rodzina nie może czy nie chce, co po prostu to jest firma, startup to jest firma wysokiego ryzyka. I to ryzyko w świecie finansowym można wycenić. Czyli z tego może być dobry zwrot z inwestycji. Znamy historię firm, które wybuchały na stopy zwrotu 10, 100, 200, 500 razy. Wielomiliardowe wyceny i inwestorzy uśredniając to ryzyko też wychodzili korzystnie, mimo że za jednym sukcesem stoi 10 czy kilkadziesiąt nawet porażek. I w takich właśnie od tego są fundusze, żeby to tym zarządzać. Niemniej na początku naszej gospodarki elektronicznej, jaką powiedzmy taka sytuacja miała miejsce te kilkanaście lat temu, dotacje odgrywały ważną rolę, bo sprawiały, że dla nas Legimi jako pierwsze miejsce zatrudnienia było miejscem na tyle przekonującym i stabilnym, że odmówiliśmy wielu propozycjom, które nas już, że tak powiem, kusiły, tak? Poza... Ktoś już pukał? No oczywiście, tak było. No, programistów to? Nie trzeba było... programiści nie narzekają na brak ofert pracy, a praca we własnej firmie jest jedną z najmniej atrakcyjnych, bo nie ma owocowych czwartków, bo wypłata nie zawsze wpłynie w terminie w pierwszych miesiącach czy latach działalności, bo nie ma się czym pochwalić, że pracuje dla takiego i innego tuza branży. Firma jest mało znana, a w ogóle biuro jest gdzieś tam na bocznej uliczce w garażu. Dokładnie tak u nas było. Pierwsze biuro było wielkości takiej większej toalety i jak jedna osoba odsuwała krzesło, to druga musiała się wsunąć. Także tak to wyglądało. I w to wszystko wpłynęły środki unijne, które naprawdę wykorzystywaliśmy do granic. To pamiętam, że bardzo skrupulatnie każdą złotówkę wydawaliśmy na to, żeby z tego był biznes. No i udało się. Mhm. Ale było też tak w twoim i twoim, Karol, przypadku, że poczuliście, bo o tym też mówią ludzie, którzy tutaj przychodzą, szczególnie z tych firm właśnie ze startupów, że to był taki dowód na to, jak już powiedziałem, że ktoś im zaufał, pomimo braku tej historii, pomimo bardzo młodego często wieku, ktoś mówi, okej, wierzę w ciebie, masz tutaj pieniądze, działaj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Karol, jak to było w twoim przypadku? Zmiennie, dlatego że kolega tutaj korzystał z uroków młodości, gdzie ta dynamika zupełnie inaczej wygląda. No chodzi też o świeżość pomysłu, o nowatorstwo pomysłu. U nas znowu ryzyko było od drugiej strony. Otóż firma prawie z 30-letnim doświadczeniem w branży, jaką się zajmujemy, niosła ze sobą ryzyko, czy wy rzeczywiście wymyśliliście coś nowego? No właśnie, o tym mówię, początek biznesu. Druga rzecz, czy to jest coś wyjątkowego w skali, nie wiem, kraju, Europy, świata? Myśmy przez szereg miesięcy, lat analizowałem w swojej głowie podczas czy to treningów, czy życia zawodowego, sposób, w jaki to ma funkcjonować, jak to zastosować. Myślę, że dużo pomogło tutaj pewne olśnienie, które dostałem w Wielkiej Brytanii podczas jednego z treningów biegowych w Oksfordzie nad rzeką, gdzie zauważyłem, jak ważny byłby mój produkt właśnie w takim miejscu, ale właśnie przekonać innych do tego, zdobyć na to środki. Pomimo, że firma ma pozycję stabilną w lokalnym rynku, no jednak na rozwój jakiegoś nowego produktu, na to, żeby kogoś przekonać, że to nie jest jakiś twój chory pomysł albo coś, co się nie zrealizuje finansowo, to tutaj się te drogi rozjeżdżały, tak? Bo zdobycie ludzi ciekawością i pasją
no jest czymś innym niż zdobycie na to środków finansowych i żeby było na to stać nawet firmy już z tyluletnim doświadczeniem. Czyli był taki oddech ulgi, kiedy ta kasa się pojawiła? Przez cały czas gdzieś z tyłu głowy to był pierwszy jakieś finansowanie w mojej działalności. Na pewno każdy krok po kolei zdobywania tych funduszy, bo to był etap przekonania do siebie ludzi, zaciekawienia ich, poznania tych realii, jak to rzeczywiście wygląda. I w pewnym momencie było takie fajne, taka satysfakcja zawodowa, oczywiście też personalna, że siadasz i mówisz, kurczę, fajnie, udało się, ktoś mi zaufał, to się da zrobić, to jest realne, że to właśnie w ten sposób rodzą się duże rzeczy, bez względu na to, jak w przyszłości jest koniec takich rzeczy, to ja szczególnie wszystkim polecam właśnie z tego prostego względu, daje ci olbrzymiego kopa energetycznego, wierzysz w siebie, wierzysz w to, co robisz i wierzysz w każdy dzień, który zaczynasz, nie przychodzisz do pracy. Mhm. Masz pasję, codziennie po prostu masz urlop. I w moim przypadku tak się stało. Te pieniądze pozwoliły mi na kilka lat urlopu. Mikołaj, a jak jest w twoim przypadku? Bo ja kiedyś słyszałem taką opinię, że siedzę ja sobie na plaży, mam czytnik, czytam, a obok taka nobliwa, przesympatyczna, starsza pani wyciąga knigę, wielką książkę, grubaśną książkę i tak patrzy na mnie i mówi, a nie lubi pan dotknąć kartki? Nie lubi pan powąchać, poczuć zapach tej książki? Nie mówię o tobie, że zabijasz to tradycyjne, ortodoksyjne czytelnictwo? Nie. Że wpędzasz tych ludzi młodych, starszych w elektronikę? Wiesz co, do książek elektronicznych kiedyś na Prima Aprilis ktoś proponował dodawanie takiego specjalnego spryskiwacza o zapachu papieru. Także jest to dosyć częsta potrzeba, ale tylko w teorii, bo chyba ten produkt nawet by się nie sprzedał. Dlatego, że format elektroniczny to nie jest sytuacja, gdzie jedynym wrogiem to jest, nie jest gra o sumie zerowej z papierem, tak? Że albo. My mamy czytelników, którzy lubią czytać, tak samo jak mamy ludzi, którzy lubią sport. I to, że uprawiają jeden rodzaj aktywności fizycznej, nie oznacza, że zupełnie rezygnują z innej. Jasne. Tak samo jest z książką. Książka elektroniczna w naszym przypadku skutkuje zwiększeniem sprzedaży książki papierowej o 25%. Osoby, które przeczytały e-booka, w 25% kupują tą samą wersję. Zastanawialiśmy się po co, ale na prezent do kolekcji. Badania? Tak, to z naszej do kolekcji. Do kolekcji i też na prezent, bo jeżeli coś przeczytam i mi się podoba, no to zarażam znajomych. Tak. Każdy z nas to zna. Tak? Mam taką koleżankę z liceum, mieszkają w małym takim mieszkanku właśnie w bloku na poznańskich Ratajach i mają dziecko. I kiedyś u nich byłem i jej mąż Marek do mnie mówi, jejku Krzychu, zobacz ta Gosia, ona rzeczywiście była fanką i jest fanką czytania tam, bo chodziliśmy razem do podstawówki, do liceum i te książki są poupychane wszędzie, w tapczanie, w tych wszystkich możliwych miejscach, na półkach, na szafach, wszędzie. I w pewnym momencie Marek mówi, kupiłem jej czytnik. Ona się broniła, mówi absolutnie nie, ale jak dostała ten czytnik, to zaczęło się zupełnie inne życie. W mieszkaniu pojawiło się miejsce, wszyscy uśmiechnięci, spokojni. I rzeczywiście to chyba też już mówiąc całkiem serio, działa w tę drugą stronę, prawda? Że jest szerszy dostęp do tej literatury, szybszy jest ten dostęp i właściwie na bieżąco można wrócić do tego i być w tym świecie. Jasne, ten argument zmiany nawyków jest ważną częścią naszej działalności, ale jeszcze istotniejszą jest dotarcie do młodego pokolenia, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie od inspiracji do decyzji zakupowej upływają sekundy. Jeżeli dzisiaj na BookToku, a to jest ostatnio bardzo silne narzędzie promocji książek, właśnie do młodzieży choćby, pojawia się propozycja książki i można ją w ciągu kilkudziesięciu sekund już zacząć słuchać na przykład, czyli nawet nie czytać, jestem gdzieś w biegu i od razu mogę ją mieć już ze sobą. No to jak to nazwać, jak nie poszerzenie rynku, poszerzenie potencjału dotarcia książki do nowego odbiorcy. Że ktoś w ogóle chce przeczytać. Tak, że jest już w świecie słowa pisanego w obszarze
rynku kultury. Chciałem ciebie też jeszcze zapytać o jedną rzecz, tak z perspektywy rodziców, którzy mają dzieciaki, które chodzą do podstawówki. Te tornistry są naprawdę czasami okropnie ciężkie. Kiedyś torbę wziąłem, 11, 12, 13 kilogramów na plecach tego dzieciaka i te dzieciaki pytają, dlaczego nie mamy czytników w szkole? Są miejsca na świecie przecież i w Europie również, już też, gdzie dzieciaki nie mają książek, tylko mają właśnie te czytniki elektroniczne. Twoim zdaniem to jest przyszłość? To jest ten kierunek? E-learning jak najbardziej, tak. Czyli edukacja z wykorzystaniem elektronicznych form prezentacji. Mogę sobie wyobrazić, że eksperyment fizyczny, świetnie zrealizowany w doskonałym studio, bardzo fajnie też trafia do ucznia w tej postaci elektronicznej. Można to sobie powtórzyć w domu, jeżeli ktoś jest nieobecny, też nadrobi w ten sposób materiał zdalnie. Ale nie jestem absolutnie za tym, żeby zupełnie zdominować elektroniką środowisko szkolne. Uważam, że inaczej działa książka w obiegu edukacyjnym, a inaczej w takim hobbystycznym, w wolnym czasie. Mhm. Żeby nauczyć się korzystać z elektronicznych wydań, też trzeba najpierw przejść całą ścieżkę edukacyjną, trzeba nauczyć się dobrze czytać. Więc jeżeli chodzi o podręczniki, to jak najbardziej te wersje hybrydowe dzisiaj funkcjonują. Książka zostaje w szkole, dziecko zabiera do domu wersję elektroniczną, żeby przykładowo jakiś wycinek tylko przerobić. Ale nie zapowiada się, ażeby tutaj miała być dominacja elektroniki. Karol, w twoim przypadku, jak ten twój wynalazek, jak ten twój projekt plasuje się na mapie tego typu podobnych rzeczy w Polsce, w Europie? Ktoś już coś takiego wymyślił? Ktoś już coś podobnego zrobił? Albo inaczej, jest zainteresowanie tym produktem? Może w pierwszej części, jeśli chodzi o jego odzwierciedlenie w tym, co jest na świecie. To tak jak wcześniej powiedziałem, mam tą przyjemność, tą szansę wielokrotnie podróżować, czy to zawodowo, czy prywatnie, gdzieś tam, nie tylko Europę. Mam wielu znajomych, którzy podróżują po świecie i to intensywnie, więc jakby ten temat cały czas jest u nas na tapecie. Pytam, szukam. Być może jeszcze w tym roku uda mi się odwiedzić jeden z lepiej cywilizowanych krajów, jeśli chodzi o przemysł monitoringu. Ale moje obserwacje zaczęły się od lotnisk tak naprawdę, od dużych galerii handlowych, od dużych centr handlowych. I rzeczywiście ta podstawowa forma tego help pointu, zresztą o podobnej nazwie funkcjonuje, to chociażby metro w Wielkiej Brytanii. Znany jest też, pamiętamy jeszcze zamachy terrorystyczne, które były w tym metrze, ale to jest forma takiego naprawdę noworodka. Pomimo wielu lat i niesamowitej ilości kamer i sposobu i rozwiązań technologicznych, jakie są stosowane chociażby właśnie w Wielkiej Brytanii, i tak widziałem, że to jest ten moment, który został gdzieś tam pominięty, bo cóż z tego, że my na stacji metra możemy nacisnąć i może za którymś razem odezwie nam się pani z informacji i powie, że pociąg czy tam metro ma opóźnienie 12 minut. No to średnio, tak? My możemy powiedzieć, że coś się stało na danym peronie. My nic więcej nie możemy zrobić. A na tym peronie może znajdować się lekarz, pielęgniarka, inny personel medyczny. Cóż z tego, jak no, nie nosi ze sobą plecaka, w którym ma sprzęt, którym może pomóc. Jasne. Więc tutaj było, stąd się brały te przemyślenia. Zaczęliśmy też tego szukać i rzeczywiście nie ma na świecie tego typu urządzenia. Zresztą był to jeden z warunków przy pisaniu projektu, żeby zweryfikować ten rynek. A zainteresowanie? Gdzieś to się pojawi? Tak, mamy takich rozwiązań w szerszym, mniejszym zakresie, który realizujemy, tak? Na wielu naprawdę punktach. Przede wszystkim zakłady, duże zakłady pracy, bo to jest ten klient, który najszybciej ma tą świadomość, że nie ma na pokładzie personelu specjalistycznego, bo... I to może być rozwiązaniem. To jest rozwiązaniem, dlatego że wykorzystujemy ten sprzęt tu i teraz, tak? Na pewno też bardzo fajny, ciekawy i dobry odbiór, jeśli chodzi o sferę medyczną. Jesteśmy po wielu rozmowach z lekarzami, z ratownikami medycznymi, w wielu konsultacjach takich zawodowych stricte, gdzie się ci ludzie też pojawiają z tą pasją. I rzeczywiście jest to zainteresowanie, bo tego typu punkty nawet powstają na autostradzie. Widzimy ich ograniczoność w stosunku do tego, co jest przez nas opracowane.
Panowie, wiem, że jesteście obaj niesamowicie zabiegani, czasu brak, więc właśnie dlatego bardzo dziękuję, że znaleźliście ten czas, żeby do nas wpaść i opowiedzieć o tym, co robicie na co dzień. Mikołaj Małaczyński, Legimi, i Karol Owczarek, Help Point. Wielkie dzięki za tę rozmowę i za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. No i zapraszam na kolejny odcinek naszego wideokastu, w którym opowiadamy, jak między innymi tego typu firmy wykorzystują te fundusze europejskie. Krzysztof Sadowski, do zobaczenia.